Witam Państwa, Paweł Rakowski, Rozmowa Niezależna. Moim Państwa gościem jest pan Marek Reszuta, był dyplomata pracujący na Kaukazie, Instytut Prawa Wschodniego. Witam Pana. Dzień dobry, witam Państwa. Ramzan Kadyrow powiedział słynne pogróżki, wystosował wobec nas, że nas w 6 sekund załatwi, mówiąc bardzo kolokwialnie. Wypowiedź mocno kabaretowa, ale czy jest czego się bać? Ja bym powiedział, że nie ma się czego bać, a jeśli pan pozwoli, to tą wypowiedź Kadyrowa skomentuję troszeczkę nawiązując do naszej sytuacji wewnętrznej w Polsce. Otóż od czasu do czasu słyszymy wypowiedzi różnych gwiazdek, znanych tylko z tego, że są znanymi, różnych celebrytów, którzy próbują w jakikolwiek sposób urazić jakąś część środowiska, na przykład mówiąc źle o tragedii w Smoleńsku, obrażając premiera Kaczyńskiego, czy też obrażając wyborców PiS. Ja to traktuję jako niechęć wyrażenia własnej opinii, ale jako hołd środowiskowy. Pewnego rodzaju rytuał, którym dana gwiazdka, która jak powiedziałem znana jest tylko z tego, że jest znana, musi wypowiedzieć, bo inaczej nie dostanie kontraktów, nie zostanie zaproszona do wojewódzkiego, nie dostanie kolejnych braw, pieniążków i tak dalej. W przypadku Ramzana Kadyrowa mamy dokładnie tą samą sytuację. Ja przypomnę, że on nie dalej jak 2 tygodnie temu ogłosił, że on osobiście zbombarduje bronią jądrową wszystkie miasta na Ukrainie i również zniszczy w ten sposób Ukrainę. Ta sytuacja, tak jak powiedział pan, jest kabaretowa może, ale ona jednoznacznie wynika z konsekwencji rządów prowadzonych przez jeszcze ojca Kadyrowa, Ahmata Hadzi Kadyrowa, jak również przez samego Ramzana. To była, można powiedzieć, polityka, która miała na celu utrzymanie władzy. Ale przede wszystkim tak troszeczkę, jeżeli patrzeć dokładniej, należy zwrócić uwagę, że w przypadku liderów władców Czeczenii po 90 roku można powiedzieć o 3 takich ideach. Pierwsza idea to była idea Dżohara Dudajewa, która mówiła o pełnej niezależności, suwerenności państwa czeczeńskiego, Republiki Iczkeria. Prezydent Maschadow troszeczkę ją skorygował, próbując być niezależnym, ale chciał określić granice, w jakich ta niezależność będzie wobec Rosji. Natomiast Ramzan Kadyrow poszedł na pełną, 100% współpracę z Putinem. Oddał mu się, że tak powiem, całkowicie. On sam często o sobie mówi, że jest psem Putina, że jest piechurem Putina. Bardzo często właśnie te hołdy w jakikolwiek w różny sposób oddaje Putinowi. I tę wypowiedź bym traktował jako właśnie jeden z hołdów dla Putina, ale również dla elity kremlowskiej. Dlatego, że bądźmy szczerzy, Ramzan Kadyrow, kiedy przyszedł do władzy, tutaj mi się przypomina jego pierwsze spotkanie oficjalne przed kamerami z Putinem, on zszokował kompletnie elity kremlowskie. Dlatego, że na spotkanie z premierem jeszcze wówczas Putinem przyszedł w ortalionach. W dresie. On przyszedł w dresie, w butach sportowych, przywitał się z prezydentem, premierem Putinem, Miśkiem słynnym rosyjskim, co zszokowało wszystkich łącznie z Putinem, który postawił na Ramzana. Natomiast to była właśnie taki hołd, ale jednocześnie chęć, drugi element, chęć pokazania w Czeczenii, że on jest, ma tą pełną legitymizację władzy w Czeczenii. To nie było nic innego. To było pokazane. No i bądźmy szczerzy, tutaj są 4, że tak powiem, elementy, które zapoczątkował Ahmat Hadzi Kadyrow, ojciec Ramzana, jak prowadzi się politykę wewnętrzną. Pierwsza polityka to było niszczenie kompletnie wszystkich wrogów wahabitów, którzy walczyli z państwem wówczas czeczeńskim, czy z Republiką Czeczeńską. Czyli to jest na rękę Putinowi. Tak, jak najbardziej. A więc to było niszczenie, on nienawidził wahabitów, wpoił to Ramzanowi, który również wahabitów nienawidził. Drugi element tej polityki to było przyciąganie wszystkich Czeczenów walczących przeciwko tej, nazwijmy to w
cudzysłowie, prawowitej władzy czeczeńskiej, przyciąganie ich na swoją stronę. O czym rozmawialiśmy na jednym z ostatnich spotkań, że emisariusze Ramzana jeżdżą nawet po całym świecie, żeby ściągać tych bojowników. Dochodziło do śmiesznych sytuacji. W pewnym momencie, na przykład w roku 2007, stwierdzono, że duża część naczelników, kierowników służb specjalnych, dokładnie 75%, to są byli żołnierze walczący przeciwko kadyrowcom, prawda, czy rodzinie Kadyrowów. Nawet była taka słynna sytuacja, że Kadyrow, no, jak wspominaliśmy, są więzy rodzinne, są bardzo ważne w Czeczeni. W związku z tym ci naczelnicy mieli to, że tak powiem, trochę schizofrenię, bo oni nie wiedzieli, komu pomagać. Czy swoim krewniakom, którzy są w oddziałach, i ich uprzedzać o działaniach służb federalnych rosyjskich i Kadyrowa, czy też walczyć z nimi. No więc wtedy publicznie Kadyrow ogłosił, że daje 10 dni na to, żeby zerwać wszelkie stosunki, przyciągnąć ich z powrotem, żeby oni poddali się tej amnestii, żeby zaczęli służyć dla państwa czeczeńskiego. Trzeci element polityki to było niszczenie wszystkich, którzy byli bardziej prorosyjscy, proputinowscy niż sam Ramzan Kadyrow. To jest sprytne. A więc to było, że tak powiem, trzeci ten element. I była na przykład słynna rodzina Jamadajewów, którzy byli bardziej zasłużeni dla Czeczenii, w sensie, w każdym sensie, niż kadyrowcy. Mimo to on ich spacyfikował, no i później, że tak powiem, doszło do wybicia. I jeszcze jest jeden element, który jest dosyć ważny z punktu widzenia już, że tak powiem, samej Czeczenii. Otóż czwarty element tej polityki polegał na wyrugowywaniu wszelkich możliwych wpływów federalnych z terytorium Czeczenii. Dosyć mocno mu się to udało, dlatego że dzięki tym bałwochwalczym wprost hołdom dla Putina, Ramzan Kadyrow jest jednym z nielicznych liderów władz regionalnych w całej Rosji, który ma bardzo dużą władzę własną. Natomiast oczywiście Rosja bardzo mocno go kontroluje. No, przypomnijmy, że oficjalnie, w co ja nie wierzę, oficjalnie w Czeczenii żyje 1,5 miliona osób. Nie wierzę w to, dlatego że same największe miasto Grozny to jest 300 tysięcy mieszkańców, pozostałe trzy duże miasta to jest łącznie 150 tysięcy i na powierzchni o wielkości, powiedzmy, województwa podkarpackiego gdzieś w tych górach miałoby żyć jeszcze miliony osób. No, dlatego, ale że za dużo czy za mało? Moim zdaniem te dane statystyczne są przekłamane, jak zresztą większość danych statystycznych w Rosji, tak bądźmy szczerzy. Ale in plus czy in minus? Ja myślę, że jest dużo mniej. Opozycja, emigracja przywołuje chociażby fakt, że w trakcie drugiej wojny czeczeńskiej liczyło się, że Czeczenów jest około milion. W ogóle milion, prawda? Z tego rosyjskie służby i rosyjskie wojsko federalne wymordowały około 300 tysięcy Czeczenów. To mówimy o żołnierzach, ale również o zwykłych obywatelach, o cywilach, o dzieciach, o kobietach. To jest 300 tysięcy osób. Podobno 300 tysięcy osób uciekło z Czeczenii. I oni się, że tak powiem, teraz mieszkają na całym świecie. No biorąc to pod uwagę, jeżeli oczywiście nawet te liczby są przesadzone według opozycji, prawda, to ja myślę, że jeżeli prawdą jest prawdopodobnie, że to będzie około 1 100 000, może gdzieś taka wielkość Czeczenów w samej Czeczenii. Ale tu warto zwrócić uwagę na jedną rzecz bardzo istotną, bo powiedziałem, że on chciał uzyskać tą całkowitą niezależność na terytorium Czeczenii i uzyskał ją bardzo mocno. Czego kosztem? On ma prawie 70 tysięcy swojej gwardii w różnych siłach, która pilnuje tych Czeczenów. Ale jednocześnie, o czym się prawie w ogóle nie mówi, na terytorium Czeczenii, jak powiedziałem, Republika Wielkości naszego Podkarpackiego, no trochę większa, stacjonuje 100 tysięcy wojsk rosyjskich. Nie mówiąc o służbach specjalnych, których prawdopodobnie będzie też z 20 tysięcy, a więc około 120 tysięcy rosyjskich obywateli pilnuje Ramzana Kadyrowa, pilnuje tego, żeby on za mocno nie był samodzielny, bo tutaj należy zwrócić uwagę, niektórzy eksperci, to o czym ja mówiłem w naszym tym jednym z ostatnich spotkań, jeśli zdarzy się okazja, że Ramzan Kadyrow poczuje siłę, że państwo rosyjskie się rozsypuje,
a te procesy separatystyczne są żywe od upadku Związku Radzieckiego i to w całej Rosji. Przypomnę, że pierwszym państwem, który ogłosił taką suwerenność, była Osetia Północna, ale później po tym posypały się wszystkie inne państwa. Wówczas Czeczenia nie uczestniczyła w tym procesie, który zakończył się w 1992 roku, kiedy podpisano federalną ustawę o pewnych pełnomocnictwach dla państwa, ale taki Tatarstan wprost ogłosił, że jest suwerenny, że prawo federalne jest mniej ważne niż prawo republikańskie, że oni mają prawo do swoich zasobów. I niestety, no, wracając do tego początku, Ramzan Kadyrow co jakiś czas składa hołd. Ramzan Kadyrow jest... I ta groźba wobec Polski była hołdem, czyli tak trochę jak Władimir Żirinowski już... Tak, coś w tym stylu, coś w tym stylu. Natomiast no, jest się czego oczywiście bać. Bądźmy szczerzy, diaspora czeczeńska na całym świecie jest bardzo duża. Podejrzewam, oczywiście żadnych danych na ten temat nie ma, że sporo Czeczenów jednak pracuje dla Kadyrowa. W Polsce mamy jednak sporo Czeczenów, którzy uciekli. Dostali prawo pobytu, dostali azyl, różne, że tak powiem, tryby, na jakim oni tu przybywają. Można założyć, i ja mam nadzieję, że polskie służby specjalne biorą to pod uwagę, że wśród nich mogą być osoby, które mogą wykonać rozkaz Kadyrowa, rozkaz o zniszczeniu czegoś, dokonania zamachu. Wcale bym się nie zdziwił. Natomiast jeżeli chodzi o te słowa, że w 6 sekund armia czeczeńska coś zdobędzie, no nie zdobędzie. No. Mimo, że mają 70 tysięcy tej swojej gwardii, on musi pilnować Czeczenów. On nie może wysłać jakąś tam ilość tysięcy na terytorium Polski, żeby cokolwiek zrobić. Przypomnę, że nie było wiadomo tak naprawdę przez długi okres czasu, jak duża ilość Czeczenów walczy na Ukrainie. Ja mówię o tych kadyrowcach, a nie o przeciwnikach. Podczas jednego z wystąpień, bodajże 26 maja, dla Ramzana Kadyrowa wymsknęło się, że na terytorium Ukrainy walczy 3000 Czeczenów. Czy walczyło? Dlatego, że teraz mamy bardzo ciekawy swoją drogą proces. To też jest właśnie ten jeden z hołdów, o którym chcę powiedzieć. Otóż Ramzan Kadyrow stuprocentowo poparł Putina w wojnie na Ukrainie. On jeździł po regionie wśród przedstawicieli innych republik, namawiając, żeby bardzo aktywnie wsparli wojnę na Ukrainie. On oddał swój cały, w cudzysłowie, autorytet, bo trudno mówić w jego przypadku o jakimś autorytecie, po to, żeby wesprzeć Rosję w tych działaniach na Ukrainie. Z tego, co widać i z tego, co można już przeczytać, jest duży opór samych Czeczenów na terytorium Czeczenii, żeby jechać na Ukrainę walczyć. Tym bardziej, że wiele osób nie wróciło. Nie wiadomo tak naprawdę, ilu zginęło. W sieciach społecznościowych są informacje o tym, że zwłoki Czeczenów są wywożone na Białoruś i tam są chowane. A to, co przyjeżdża i jest pokazywane jako przykład bohaterstwa, gdzie daje się 1 000 000 rubli odszkodowania dla rodziny, albo czasami reklamówkę z mąką, chlebem i cukrem tylko, żeby na małej wiosce. To jest wierzchołek góry lodowej. Bardzo dużo osób ginie. I teraz na przykład co jakiś czas mamy informację, że Ramzan Kadyrow wysyła kolej co tydzień 200 żołnierzy. Ale jak ja się przyjrzałem tej sytuacji, okazało się, że w bazie GRU w Gudermesie, owszem, jest punkt rekrutacyjny, ale tych 200 to są najczęściej obywatele rosyjscy, którzy przyjeżdżają na terytorium Gruzji i stąd wyjeżdżają w mundurach już czeczeńskich. Czyli pewnego rodzaju mistyfikacja. Jest to mistyfikacja, tak jak wiele w życiorysie Ramzana Kadyrowa. Dwa przykłady. Nie wiem, może tylko jeden, bo już musimy kończyć. Dobrze, jeden przykład. Ostatnio Ramzan Kadyrow odbył walkę z mistrzem MMA. I tu przypomniano w RIA Nowości, że Ramzan Kadyrow był bokserem, mistrzem boksu. Tylko że żaden bokser rosyjski nie przypomina sobie, żeby on był tym mistrzem. Międzynarodowy również. To akurat, jeżeli nawet mówimy tylko o terytorium Rosji, żeby dostać tytuł mistrza boksu, trzeba wygrać jakieś zawody na poziomie co najmniej rosyjskim, tym federalnym. No tak. Ale nikt nie pamięta i nie ma żadnych danych, żeby on to wygrał. Natomiast Ramzan Kadyrow oczywiście jest przewodniczącym Związku Bokserskiego Czeczenii. To strach pomyśleć, na kim on boksował.
wygrał. To znaczy, ja myślę, że nie na kim. Oglądając ten filmik, ja, mój syn trenował boks i troszeczkę widziałem, jak on walczył. Mogę powiedzieć, że Ramzan Kadyrow nie ma zielonego pojęcia o boksie. I o polityce tym bardziej. Dziękuję bardzo. Również. Pan Marek Reszuta, były pracownik polskiej dyplomacji na Kaukazie, Instytutu Prawa Wschodniego, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, dziękuję państwu. Paweł Rakowski żegna się w tych rozmowach niezależnych.